w naszych niemocach, słabościach jest z nami i cały czas Jezus jest wywyższony. Moi drodzy, z wielką przyjemnością witam jeszcze raz naszych gości. Witam siostrę Tracy, witam brata Billa. Dziękuję Ci, że jesteście tutaj. Dziękuję Ci, że przyjechałaś do nas do Świdnicy. Jest to dla nas wielki zaszczyt i honor gościć osobę, która posługuje darem proroczym właściwie po całym świecie. Przyjechała do nas z Australii, jest pierwszy raz w Polsce. Nasz kraj jej się bardzo, bardzo, bardzo podoba. Powiem Wam, byłem w Australii, Polska jest ładniejsza. Tak na marginesie. Zapraszamy, czas dla Was, kochani. Okay. Cześć, Słodynika. Cześć, Świdnica. That's as good as my Polish gets. To najlepiej, jak potrafię mówić po polsku, to tak. Thank you, Pastor Derek and Anna, for having me here. Dziękuję Wam, Pastorze Darku i Anna i Anno, za to, że mogę tu być u Was. What an incredible anointing in this church when we were having praise and worship. Jakie niesamowite namaszczenie było tutaj w tym kościele, kiedy uwielbialiśmy Pana. Honestly, it was tangible. To było takie odczuwalne. In Acts 1 verse 2. W Dziejach Apostolskich 1 werset 2. It says he was taken up after he, through the Holy Spirit, had given commandments to the apostles whom he had chosen. Aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został Jezus w górę. Jesus commanded the apostles and his disciples to wait for the Holy Spirit. Jezus nakazał swoim apostołom i uczniom, ażeby czekali na Ducha Świętego. And when on that day of Pentecost the Holy Spirit came down and they were baptized in the Holy Spirit. I kiedy Duch Święty w dniu Pięćdziesiątnicy stąpił na nich i zostali ochrzczeni Duchem Świętym. They were filled with the Holy Spirit, they spoke in tongues. Oni byli napełnieni Duchem Świętym i oni mówili językami. People thought they were drunk. Ludzie myśleli, że oni byli pijani. But when Peter got up and preached, 3,000 gave their life to the Lord that day. Ale kiedy Piotr powstał i zaczął głosić, 3,000 ludzi zostało nawróconych, nawróciło się tego dnia. We are still in the book of Acts. Nothing has changed. My dalej jesteśmy w Księdze Dziejów Apostolskich. To się nie skończyło, nic się nie zmieniło. Churches around the world have quenched the Holy Spirit. Kościoły na całym świecie zgasiły Ducha Świętego, wiele kościołów. They are doing things to please people. One czynią rzeczy tak, aby się podobały ludziom. But there's going to be revival. There's going to be an amazing move of God. Ale przyjdzie przebudzenie, będzie potężne poruszenie Boże. And all this political correctness, i ta cała polityczna poprawność, it will not stand up against the move of God. Ona nie będzie w stanie przeciwstawić się poruszeniu Bożemu. Because the Lord has promised revival. Ponieważ Pan obiecał przebudzenie. And it's already started. I to już się zaczęło. And when I went to the Lord a while ago and I asked him, Lord, what is this revival? I've heard it for 10 years, but nothing. I kiedy ja zwróciłam się do Pana i powiedziałam mu, no, Panie, ale co to jest to przebudzenie? Ja już słyszę o tym przebudzeniu od 10 lat, ale nic się nie dzieje. He said, I first need to wake up the sleeping church. On odpowiedział mi, najpierw ja muszę przebudzić śpiący Kościół.
And there's churches that don't want the Holy Spirit, but the Holy Spirit is just coming in. I te kościoły, które nie chcą Ducha Świętego, to Duch Święty przychodzi. We cannot do anything with the Holy, without the Holy Spirit. My nie jesteśmy w stanie nic uczynić bez Ducha Świętego. There will be no prophetic, no words of knowledge. Nie byłoby proroczego, nie byłoby słów wiedzy. No gifts of tongues. Nie byłoby darów języków. No miracles. Nie byłoby cudów. And there is miracles happening every day. A cuda dzieją się każdego dnia. Last night a man of 70 who was so deaf he had two hearing aids was healed. He walked home with the hearing aids in his pocket. Wczoraj wieczorem człowiek 70-letni, całkowicie głuchy, który miał słuchawki w uszach, został całkowicie uzdrowiony i poszedł do domu słysząc perfekt i trzymając te słuchawki w kieszeni. We serve a living God. Bo my służymy żywemu Bogu. There has to be testimonies. There has to be miracles in a church. Muszą być świadectwa, muszą być cuda w kościele. If there isn't, then it's a dead church. Bo jeśli ich nie ma, to znaczy, że ten kościół jest martwy. And how can Jesus have died on the cross for us and risen up again and he's alive and yet we remain dead? I jak to jest możliwe, żeby Jezus Chrystus umarł za nas i z martwych powstał, a my, żebyśmy pozostawali martwi? We serve a living God, a God of miracles. My służymy żywemu Bogu, Bogu cudów. As I'm going around the world to different places, I am seeing amazing things happen. Jak ja jeżdżę po świecie do różnych miejsc, to widzę rzeczy niesamowite się dzieją. And when Jesus left, he said, "Greater works will you do than what he did." I kiedy Jezus żył na ziemi, to mu to powiedział: "Większe dzieła będziecie czynić niż ja czynię." He rose people from the dead. On z martwych wzbudzał ludzi. There was healings, there was deliverance ministry. Były uzdrowienia, były uwolnienia. And yet he said, greater works will we do. A mimo wszystko on powiedział, że większe dzieła będziecie czynić. Everybody needs to be full. They need to be baptized with the Holy Spirit. Każdy potrzebuje być napełniony. Każdy potrzebuje być ochrzczony Duchem Świętym. I have been chosen as a prophet of God. Ja zostałam wybrana jako prorok Boży. But every single one of you sitting here can hear and does hear from God. Ale każdy z was tutaj siedzących może słyszeć i słyszy od Boga. Every one of you sitting here can prophesy sometime in your life. Każdy z was tutaj siedzących może prorokować w niektórych okazjach w waszym życiu. You don't need a university degree. Nie potrzebujesz żadnego uniwersyteckiego dyplomu. God looks at your heart. Bóg patrzy na twoje serce. He's looking for the pure hearts. On szuka serc, które są czyste. And there's so many people just standing back and doing nothing and God saying, but I'm calling you. I tak wielu ludzi stoi i nic nie robi, a Bóg mówi, ja ciebie powołuję. So the Lord is sending me on an assignment around the world. A więc Pan wysyła mnie na takie podróże po świecie w zadanym celu. I'm sure all of you know the name of Jacob Kaminski. Na pewno większość, czy wszyscy znacie nazwisko Jakuba Kamińskiego. I prophesied to him 18 months ago. Ja prorokowałam do niego 18 miesięcy temu. And the Lord said, I appoint you and anoint you as an evangelist. I Pan powiedział, ja ciebie ustanawiam i ja cię namaszczam na ewangelistę, ażebyś był ewangelistą.
Go and set Poland on fire with my Holy Spirit. Idź w Polskę i spowoduj, żeby ona była w ogniu Ducha Świętego. He just filled up a stadium with 1,800 people. On niedawno miał krucjatę ewangelizacyjną i wypełnił cały stadion, który ma pojemność 1600, tam było 1800 ludzi. So this is my assignment. God is releasing the words to who's a pastor, who's an evangelist. I to jest moje zadanie, które mi Pan dał, ażebym uwalniała ludzi do służby, czy to do ewangelizacyjnej służby, czy to do pastorskiej służby. But I see as I'm releasing the word to people that you pray warriors, you intercessors. I ja widzę, że jak ja uwalniam słowo do ludzi, żeby byli wojownikami modlitewnymi i wstawiennikami, they say, but that's all I do. What? That's all you're doing? You're praying to a mighty God and you're seeing breakthrough and you're whining about it? A oni mi odpowiadają, no tak, ale to jest tylko to, co ja czynię. A Tracy mówi do nich, co? Ty wstawiasz się, modlisz się, wojujesz i ty nazywasz, że tylko to? Że to jest tylko coś małego? Throughout God's word it speaks about prayer and prayer and prayer and praying for others. A przez całe Słowo Boże jest pisane tam o modlitwie, o modlitwie, o modlitwie i o wstawianiu się o innych. God is moving quickly. Bóg porusza się szybko. I've released the word since I've arrived in Poland. Uwolniłam słowo od kiedy przyjechałam do Polski. That revival is starting in Australia. Że przebudzenie zaczyna się w Australii. In the very middle of Australia, in the desert. I w samym środku Australii na pustyni. Amongst many aboriginal people. Pośród wielu aborygenów. There's a crusade and that's where revival is starting. Jest krucjata, dzieje się teraz krucjata i tam właśnie zaczyna się przebudzenie. The revival is then going to go throughout Asia. I potem przebudzenie rozszerzy się na Azję. And then it's coming to Europe. I potem przychodzi do Europy. So the Lord is sending out the prophets. Więc Pan wysyła proroków. To tell you all to prepare the ground. A żeby wam powiedzieć, a żeby przygotować drogę. Get equipped. I zostać wyposażonym. Because when these waves come, bo kiedy ta fala przyjdzie, this is going to be the biggest harvest of souls the world has ever seen. To będzie największe żniwo dusz, jakie świat kiedykolwiek widział. It's politically incorrect to speak about Jesus Christ in schools and workplaces. To jest politycznie niepoprawne, żeby mówić o Chrystusie w szkołach czy w pracy. But the day is coming very soon where you're going to be bringing people to the Lord in the workplaces, in your office, in schools. Ale przychodzi już wkrótce, nadchodzi dzień, kiedy będziesz przyprowadzał ludzi do Jezusa w szkołach i w pracy. I gave the word that the stadiums are going to be full with crusades and it's already happened. Ja dałam słowo, uwolniłam słowo, że stadiony będą pełne ludzi i to już zaczęło się dziać. God is raising up a new army, a different army. Bóg powołuje nową armię, inną armię. Ex-drug addicts, ex-alcoholics, ex-people that were in prison. Byłych narkomanów, byłych alkoholików, byłych więźniów. Because they have been in the dark side for so long and now they have seen the light. Bo oni byli po stronie ciemności przez tak długo, a teraz zobaczyli światło. And the youth, young people, you are going to be leading a revival. I młodzież, młodzi ludzie, wy będziecie na samym przodzie przebudzenia. Wy będziecie nieśli przebudzenie. I see tents in Poland. I see fields full with
crusades and hundreds of people. Ja widzę namioty i całe pola. To będą krucjaty, gdzie będą setki i tysiące ludzi słuchały Ewangelii i się nawracały. And there's going to be stadiums, podiums with praise and worship. I będą też na stadionach, będą sceny, na których będzie odbywało się uwielbienie Pana. And the people are just going to start coming. I ludzie zaczną przychodzić. So that's exactly what happened with this crusade a few weeks ago. I to dokładnie to się stało z tą krucjatą kilka tygodni temu. So when a prophet releases a word, it has to come to pass because this word is from God Almighty. A więc kiedy prorok uwalnia słowo, to to musi się zadziać, dlatego że to słowo pochodzi od Boga Wszechmogącego. So the Lord is saying, get ready, Poland, it's coming. A więc Pan mówi, Polsko, przygotuj się, Pan przychodzi. We are in the end times and we are going to see this revival in our lifetime. It's happening now. Żyjemy w czasach ostatecznych i my będziemy oglądać to przebudzenie w naszym obecnym czasie, w naszym obecnym życiu. So get baptized in the Holy Spirit, those are not, who are not baptized in the Holy Spirit. A więc ci z was, którzy nie jesteście jeszcze ochrzczeni Duchem Świętym, bądźcie ochrzczeni, dajcie się ochrzcić Duchem Świętym. Because you're going to be laying hands on people. Bo wy będziecie kłaść ręce na ludzi. You're going to be prophesying, you're going to give them words of knowledge. Będziecie prorokować, będziecie im dawać słowo, słowa wiedzy. And I believe God has prepared the soil, he's prepared the ground and that's why he's put people in strategic places in churches. I ja wierzę, że Bóg przygotowuje już teren i dlatego On już postawił ludzi, właściwych ludzi w kościołach, na strategicznych pozycjach. So we have a Trinity, God the Father, a więc my mamy Trójcę, Bóg, Jesus, Ojciec, Jesus Christ, the Son, Jezus Chrystus, Syn and the Holy Spirit. I Duch Święty. Serve them with everything. Służ im wszystkim, co masz. Amazing, amazing things when you trust and hold on to Jesus Christ. Niesamowite, niesamowite rzeczy, kiedy ufasz i trzymasz się Jezusa Chrystusa. And some people ask, if I'm filled with the Holy Spirit, why do I still have struggles? I niektórzy ludzie pytają, no tak, ale jeśli ja jestem pełen Ducha Świętego, to dlaczego ja ciągle mam różne problemy? Because God says we are being perfected. Dlatego, bo Bóg mówi, że my jesteśmy doskonaleni, but we are not perfect. Ale nie jesteśmy doskonali. We have a promise from Jesus Christ. My mamy obietnicę od Jezusa Chrystusa, that we accept him, że kiedy my Go przyjmujemy, we have an eternal home waiting for us. Mamy wieczny dom, który mieszkanie, które oczekuje nas. And then we will be perfect with our Lord and Savior. I wtedy tam będziemy doskonali z naszym Panem i naszym Zbawicielem. Amen. Amen. I told Pastor Derek, I don't preach for hours, I'm a prophet. I only give the word what the Holy Spirit says. So I release this word. Many changes here. I see your cities, a prosperous city. Tak jak powiedziałam pastorowi Darkowi, ja jestem prorokiem, ja nie głoszę długich kazań, więc ja tutaj uwolniłam słowo prorocze i chciałam też powiedzieć wam, że to wasze miasto jest takim miastem, jakby to powiedzieć, które prosperuje, które jest bogate, powiedzmy, dobrze prosperuje. And I see that this church is going to be helping poorer communities. Ale widzę, że ten Kościół będzie pomagał tym biedniejszym społecznościom, tym biedniejszym ludziom. Because God says you are blessed people. Bo Bóg mówi, że wy jesteście błogosławionym ludem. And you won't only be helping them with the word of the Lord.
i dlatego nie tylko będziecie im pomagać Słowem Bożym Pana, ale będziecie im też pomagać finansowo i będziecie pobudzać i podnosić malutkie miejscowości wokół was. Amen. Aha. I teraz możemy pójść do salki z tyłu i modlić się już indywidualnie o osoby. Dziękuję. Halleluja. Bardzo dziękujemy za słowo.